Moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku serii Snogramy w Assassin's Creed Origins. Jesteśmy obecnie w Palaitonionu, gdzie szybko zdobędziemy pytajniki i prawdopodobnie przejdziemy przez Aleksandrię do Herakleionu, ponieważ mamy tam jeszcze parę rzeczy do zdobienia, o których no zapomniałem, szczerze powiedziawszy. Przy czym tego o Herakleionie, o Aleksandrynie, bo tam zadanie pojawiło się chyba któryś momencie po zakończeniu wątku głównego, także a to w ogóle tak nie patrzę. No, ale mniejsza o to. Póki co powinniśmy tutaj iść na te pytajniki, one są jedynie trzy. Tu jest nawet jeden przed nami. Ja sobie niepotrzebnie jakiś inny oznaczyłem. O, proszę. Jest skarb do zgadnięcia. No dobrze, to zobaczmy ich poziomy. Oho, poziomy 37, 38. Zobaczcie, mogą być nieoczekiwane problemy na pustyni. Mimo że przedni bandyci, którzy spotkali się, to poziomy jedynie 6. Czy coś koło tego. Dobra, nie mają nas. To było to rzeczywiście oznakowane, to chciałem pójść wracając się. No ale wyszło jak wyszło. A to co mamy dalej? Co skrywa z sobą ten pytajnik? Chyba kolejny skarb, bo to raczej na wioskę mi nie wygląda. Jakieś ruiny, jasne, ale... Nie, to musi być skarb. Ewentualnie legowisko kobry lub coś w tym stylu. Czy tu są dwa skarby do zgadnięcia? Bardzo możliwe. Ten jakiegoś kotowatego widzę. To może być przy okazji jakiś lew. To na lwicę wygląda. Tymczasem mamy tarczę. Idziemy zdobyć to, co jest tutaj w głębi. No, zobaczę, co pod ziemią jest, chyba. Nawet ten dywajek nie mógł się przecisnąć. No jednak, zaczął kucnąć. Jednak Lampard. No. Mamy tu Lamparda. Pytajnik ostatni mamy tutaj, więc szybka podróż, póki jeszcze możemy. I zobaczmy, czym nas gra jeszcze zaskoczy. Dobra, skok wiary, to było Keno. Okej. Widać Aleksandrię, tam mamy latarnię morską. Widoczną. Ona uległa zniszczeniu później. Bodajże w XIV-XV wieku w wyniku trzęsienia ziemi, z tego co kojarzę. No a tymczasem załapaliśmy się na burzę piaskową. No i co, w sumie pustynia, czyli czegoś. Czego byśmy się innego spodziewali. Tylko że tak trochę niefortunny moment, ale może będziemy świadkiem deszczu owadów tutaj. O ja, to nie jest w jakimś DLC-ku dopiero wrzucone. No i co ciekawe, to to, że Chocobo nie może biec. My rzekomo stoimy w miejscu. A my rzeczywiście stoimy w miejscu, nie rzekomo stoimy w miejscu. Ja myślałem, że burza piaskowa co zmieniła Chocobo i ten nie wie, czy w ogóle przyjdzie, bo myślę, że dzieje z bajekiem, że niby ten kierunek jest dobry, ale
Poczucie dystansu to trochę zaburzone zostało. Dobra, może tak będzie sprawniej. Już czekoba ciśnie. Albo możemy sobie trochę podziwiać widoki podczas burzy piaskowej. W sumie na Egipt. Leży gdzie leży? Afryka Północna. Część wschodnia, północny wschód powiedzmy więc. No i niestety no tam raczej jest bardziej sucho niż mokro, więc warunki atmosferyczne, jakie oczekują w Egipcie, nie są zbytnio sprzyjające. Dobra, zaskoczmy. O, to znowu jest wysoko i czekoba by się mogło poobijać. Bajek, no. No to już możesz skoczyć na spokojnie. Okej, okay, trochę wysoko było, rzeczywiście. Czy to w związku z tym, że jest burza, bajek idzie tak powoli? Czekobo. W sensie, my już coś podobnego mieliśmy. Że nasz wesoły meczaj poruszał się w tempie wręcz zabójczo ślimaczym. Jako, że to było jakoś w połowie odcinka, więc dało się przeżyć. A tym razem mamy dopiero jego początek i podróżowanie za jest niedostępne niestety, czyli prawdopodobnie musimy po prostu zacisnąć zęby i ten odcinek przemęczyć w tempie po prostu powolnym. Ach, tutaj szkoda, że ma się czekobo nic intuicyjny i nie porusza się po takich bezdrożach również, no ale trudno. Może kwestia realizmu, może kwestia czegoś innego, chociaż ja nie wiem czego. Jednak jakoś sobie z tym poradzimy. Wiecie co, skoro mam takie kłopoty z prędkością poruszania się zarówno bojeka, jak i czekobo, to sobie ten pytajnik zgadniemy, pójdziemy na Herakleion. Tam jest to ten pytajnik. To może być jakaś piramida albo inny większy grobowiec. Więc tam jak najbardziej to będzie pasowało. Na zadanie w Aleksandrii zrobimy po razecie gry. Ok, mamy tu pustelnię. Także musimy znaleźć miejsce, gdzie można odpocząć. No dobra, ale gdzie to jest dokładnie? Ten Ogdamos. Okej, to jest tam. Chyba chodzi o ten budynek po prostu. Bajek. Też słuchać jak bajek chodzi po tych skałach, takie odgłosy, by to był jakiś karton, gips czy coś. Ale to być może się albo nie znam, albo trzepiam, że bajek się tak właśnie porusza. To w sumie ciekawe, co by się stało, gdyby on umarł. Czy to by nam odnowiło prędkość poruszania? Myślę, że chodzi o to miejsce. Dobra, co ma otworzenie drzwi do kotów? Na pewno jest jakiś jeden kitku, ale co w związku z tym? Wejścia nie widzę. Okej, jeden kot tu w jakiś sposób umarł. W jaki nie mam pojęcia. Ale prawdopodobnie jesteśmy w dobrym miejscu. Chociaż to może być trochę nad nami.
Nie wiem, szczerze mówiąc. To tak trochę, wiecie, wygląda na opuszczoną wioskę, jasne. Ale czy ja mogę gdzieś tutaj dalej pójść? Chodźcie, spróbuję zabić po to, żeby zobaczyć, czy po prostu prędkość poruszania postaci się naprawi. No śmiało, Bajek. W jednym kitku przechwacił to życie, ale synchronizuje się ponownie za moment. Także nie ma problemu. Liczę, że to już naprawi nam nasz problem. Zobaczmy. Dobra, i co, naprawiło się? A, niestety, czyli powiedzmy sobie tak, nasza ofiara tak trochę na marne poszła. A szkoda. Sedno, a może po prostu spojrzeć, co się tutaj znajduje, tak trochę niżej. Czy już niżej nie polecisz? Kurczę. No dobra, więc czeka nas ostatnie błądzenie po tym obszarze, z nadzieją, że jednak to wszystko szybko ogarniemy. Tu się palą jakieś świeczki. Być może to chodzi o ten budynek. Właśnie przy tych świecach. Mam wrażenie, że może by tutaj odpocząć. O, w tym miejscu interakcja. Aha. Czyli ta wieś została podarowana po prostu kotom. Jako że w Egipcie czcili koty, to teraz ta wioska w ich przekonaniu jest miejscem świętym po prostu. Dlatego tutaj mamy pustelnię, ale jest też jakieś drzwi otworzone. I chyba tu powinniśmy odpocząć. Dobra. Interakcja. Mhm. Jest robione. Dobra, Ogdemos ukończony. To szczerze mówiąc, nie spodziewałem się pustelni, ale też Palaetonion został wyczyszczony ładnie. A tymczasem mamy tu złoty pytajnik, o którym po prostu zapomniałem. Nie pytajcie, jak po prostu zdarza się coś nawet najlepszym. Mam jeszcze parę ciekawostek. Niektóre znamy, niektóre są nowe. Ale jednak zawsze fajnie coś sobie poczytać podczas ekranu wczytywania. Tutaj twórcy poszli w ten sposób, jeżeli chodzi o ładowanie lokacji. Ale są studia, które... No jakie dostępne, nie cudujcie. Ale są gry, w których ekranów ładowania w ogóle nie ma. Na przykład niech posłuży nam Wiedźmin 3. Gdzie jedynie szybka podróż ma miejsce wtedy, kiedy zmieniamy sobie lokację. O kurczę, dżumbę, kolejny słoń. To będzie pewnie poziom 40, więc no... Tak średnio możemy z nim zawalczyć. Zwłaszcza, że tu mamy kłopoty z poruszeniem się. Wątpię, że będziemy w stanie efektywnie z tym słoniem walczyć. Także to sobie zostawimy na kiedy indziej. Jak sugerowałem wam wczoraj, być może sobie po prostu ulepszę ekwipunek odpowiednio, żebyśmy już bez przeszkód mogli sobie na tym ekwipunku sugerowanym do DLC, tak sugeruję przynajmniej, zamknąć tutaj jeszcze tą końcówkę podstawki. To by było jasne ułatwienie dla mnie, ale z drugiej strony no... Znaczy jest chyba odcinek 99, za chwilę wejdzie setny. I myślę, że dobra nagroda za jednak sumienne ogrywanie
Asasyna się należy. Ok, czyli bajek może się trochę do biegu zezwać pod X-em. Oho, i czyżby już? Czyżby już się naprawiło? Taką mam nadzieję. Co się tu dzieje? Ok, przetrzymajmy to sobie. No, martwy kot leży. A skąd wiesz, bajek? Przepraszam bardzo. I still do not know what happened here. I should investigate further. Ok, są tu jakieś podpowiedzi, jeszcze dwie. Zbadaj to. Miałeś to zbadać, bajek. Nie co dupa wyciągać. Chwila. Aha. A Roman soldier, dead. Only one wound. He bled out quick. Dlatego. A to kolejna jucha. No i? Bloody footprints, leading to the north. Neck. The cat was attacked by the Roman soldier. Whoever did this was protecting them. The trail goes to the north. I must follow it. These Egyptians are already looking to fight. I must find whoever did this. Macie w tym kierunku, co? Okej, to była niby jego sprawka. Przebiegniemy się tam. Teraz zobaczymy, co możemy zrobić, aby nie świętego zwierzęcia. A, jeszcze trochę niżej. No bajek, biegiem. Bajek, biegiem. A co ty czekasz? No dobra, tutaj jest nasz cel najpewniej. I see your cat is injured. It is not mine. Cats belong only to Bastet. I am only her instrument. Defending her from Roman scum. You took the life of a Roman because he killed cats. And now you risk a riot in Alexandria. Bastet swung her fury through my arm. I am her servant. I know a high priestess who would love your dedication. It would be best for you to serve Bastet at her temple in Bubastis. I have served Bastet my entire life. To serve her better would be an honor. Lead on, brother. We should keep our voices down. We don't need any untoward attention. Okay, czyli kolejna misja eskortowa. It will get me closer to the goddess faster. No dobra, to jestem tuż za tobą. Słuchajcie, problem jest taki, że gdy bajek biegnie, to trochę kolej jego umiejętność skręcania. Mać biegnie bardzo topornie. Chłopie, Khalid, naprawdę, weź, nie komplikuj. A cię proszę, nie komplikuj. To naprawdę nie jest potrzebne. Zobaczcie, jak Amerika jest upośledzony. Odlaguje na zmianę kamery, ale na strzałki nie jest takie już dobre. Zamknij się. Zamknij się, Khalid. Look at these girdle wearers. It is like they think they are soldiers. Ja chwalę skrócę głowę. Enough! They are almost through. You want to see what a sword can do to your scum? More than happy to demonstrate. Chłopie, naprawdę nie wiesz, kiedy się zamknąć. A to jest sam problem, co pada osób, które znam. Im odpocząć. Okej, to chyba wszyscy.
You are saying? Lepiej iść za mną. Odblokował się. Niech prowadzi. A i co? Tutaj? Tutaj, dobra. Prawie chyba wyszliśmy, nie? Przecież wydaje się być już blisko. Nie wierzę w niego. Ale to niech tego nie zmienia. Taki trochę męczący. I naprawdę niewydarzony w tym, co chcę kiedy powiedzieć. To nigdy nie jest czymś korzystnym. Dobra, Rzymianie pokonani. Dobra, wyłaź. Czemu go naprawdę musimy tak na kółko eskortować? Jeszcze toczyć 100 innych walk? No jednak nie. Jednak chyba tutaj będzie. Go do Temple of Bastet. Only I beg you not to mention my name to the priestess. I could, Magi. But think of how a return to Alexandria might be served by the great warrior Khalid. I believe this is what the gods want you for. If the gods will it, it will be done. Safe travels, Magi. May Bastet watch over you. Tak. Jak ma nas w opiece, to jeszcze wyjdziemy jakiś chyba wykrzyknik. Biały. Nie, jest tylko niebieski. Zobaczyłem poziom 45. Zdolności. Dobra, bierzmy sobie tego myśliwego jeszcze. I póki co tylko będziemy tutaj mieć wszystko na jedynce. Ja będę chciał tu jeszcze zdobyć pozostałe umiejętności. Także mamy w co jeszcze inwestować, choćby w oswajanie zwierząt. No, ale dobra, zobaczmy sobie teraz, co możemy zrobić kolejnego. Ale myślę, że kolejny odcinek będzie zmiana ekwipunku na ten na poziomie wyższym. Po prostu walka z zasłaniami. To chyba się nastawię. Ale oczywiście wszystko zależy, jak nam pójdzie z pierwszym. Jeżeli na pierwszego nie będziemy gotowi, to nie będziemy się pchać też na kolejne. A tymczasem ja się muszę szybko zastanowić, co jest naszym kolejnym celem podróży. Dobra, umówmy się, że to będzie Fayum. Także co ja mam do zrobienia w Fayum? Jakieś zadania poboczne? Rozpoznanie pokusa chwały to jest Syrena. Okej, są dwa. Dwa zadania, kurczę. Ale myślę, póki co chyba zajmiemy przeczesywaniem tego zbiornika wodnego. Gdy mamy nową prowincję jeszcze do odkrycia, to jest taki, no, skrawek, ale... Ale jednak... Coś tutaj można zdobyć. Teraz gdzie będzie najlepsze miejsce, żeby robić eksplorację tego jeziora? Jakaś szybka podróż tutaj właśnie. Dobra. Powiedzmy, że będziemy tutaj. Zaczniemy od Eumedii. I na początek lat Siderma pójdzie. Przynajmniej tempo wysuwania powinno być w porządku. No ale to jeszcze też zobaczymy. Mam nadzieję, że to nie uległo również wypatrzeniu. A tymczasem, moi drodzy, ja jeszcze zobaczę, co na pewno będzie mieć w kolejnym odcinku. Czy słonie? Czy statek i Fayum, ponieważ w tym odcinku co by było na tyle. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę i widzimy się już za sekundkę w kolejnym miejscu, gdzie zaczniemy swoją przygodę. Także dzięki za uwagę i pa, pa.